Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji kalendarz adwentowy. Moi drodzy, ponownie bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze zaangażowanie, prośby o modlitwę. Ja w tych wszystkich intencjach i za Was pomodliłem się na różańcu, zawierzając Was Matce Najświętszej, przewodniczce naszych dróg adwentowych. I teraz z tych komentarzy, z tych osób wylosuję kogoś, do kogo trafi to, co jest ukryte w paczce, w torebce numer 16. Tak więc losujemy. Uwaga, uwaga. Pani Teresa Bukowczyk. Gratuluję. Zatem sprawdzamy, co się kryje w paczce, w torebce numer 16. A tutaj mamy nożyczki. Mogą się przydać. Oraz przepyszne krówki papieskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Gratuluję. Dlaczego dzisiaj mamy taki motyw? Motyw nożyczek. Posłuchajmy Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam Wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem Wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Widzimy w dzisiejszej Ewangelii pewien dialog, pewną konfrontację Pana Jezusa z Jego przeciwnikami. Oni chcą Go pochwycić na słowie, chcą, żeby Chrystus się skompromitował, czy oni chcą Chrystusa skompromitować, i Pan Jezus im i zadają Chrystusowi pytanie. Ale Pan Jezus im na początku od razu nie odpowiada wprost na to pytanie, lecz odpowiada pytaniem na pytanie. I oni potem tej rozmowy, tej dyskusji nie podejmują. I Chrystus poprzez ten zabieg, zadanie pytania, ucina z nimi rozmowę. Ponieważ niejako widzi, że nie ma sensu rozmawiać z tymi ludźmi. I te nożyczki, oprócz tego, że się mogą przydać w pracach domowych, w pracach biurowych, niech one dla nas wszystkich będą takim symbolem tego, że niektóre rozmowy trzeba ucinać. Niektóre dialogi po prostu nie mają sensu. I w taki sposób trzeba pewne dyskusje jednym cięciem kończyć. Na czas odkrywania prawdy, życia prawdą, na czas nabierania dystansu do pewnych ludzi, pewnych komentarzy, pewnych opinii i przede wszystkim na czas Adwentu i rekolekcji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. A zanim udzielę Wam tego błogosławieństwa, to zachęcam, abyście pod tym filmikiem zostawiali komentarze z prośbą o modlitwę. Ja ze swojej strony tę modlitwę obiecuję i jutro z tych komentarzy wylosuję osobę, do której trafi to, co jest ukryte w paczce, w torebce numer 17. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.